Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam starych i nowych subskrybentów oraz osoby, które jeszcze na subskrypcję się nie zdecydowały. Dzisiejszy podcast będzie, to zobaczą sami Państwo, o czym będzie, natomiast doszłam do wniosku, że nie ma potrzeby i nie ma żadnej racji w tym, żeby bohaterami naszych historii, zarówno kryminalnych, jak i niekryminalnych, byli tylko ludzie. No i zważywszy na szczególny dzisiejszy dzień, to tutaj przedstawię akurat istotę nienależącą do gatunku ludzkiego, która no też ma na swoim koncie czyny kryminalne. Istotą tą jest pewien stwór, który no jest opisywany bardzo różnie, a nosi nazwę Inkaniamba. Za najczęstsze miejsce występowania Inkaniamby uważa się to jeziorko u podnóża wodospadu Hawick. To jest od miasta Hawick ta nazwa pochodzi i to jest na rzece Umgini. Też jest nazwa Umgini czy Amgini. To jest angielska wymowa, natomiast zuluska jest Umgini czy Mgeni. Także też pisownia Umgeni występuje lub Mgeni po prostu. Także tam u stóp wodospadu Inkaniamba przebywa najczęściej, natomiast znane są też inne miejsca pobytu, także no tutaj nie wiadomo, czy chodzi o jednego osobnika, no raczej nie, raczej jest to gatunek, więc będzie prawdopodobnie tych osobników więcej. To znaczy nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno jest ich więcej, dlatego że były widziane nawet kiedyś dwa osobniki walczące o terytorium, czyli przynajmniej dwa muszą być. Poza tym Inkaniamba był widziany w różnych miejscach, gdzieś tak w promieniu 70, ponad 70 nawet kilometrów od Hawick Falls, czyli tego wodospadu. Natomiast no też oczywiście może się przemieszczać pomiędzy zbiornikami wodnymi, także mógł ten sam osobnik być widziany w różnych miejscach. Inkaniamba najczęściej jest opisywany jako duży wąż, olbrzymich rozmiarów wąż, z głową konia. No czy to jest głowa konia, no to tam będą rysunki, to Państwo sami osądzą. Natomiast taki wizerunek dużego węża z głową taką, nie węża, tylko no jakiegoś chyba ssaka, no może właśnie konia, zebry, no to pojawia się na rysunkach naskalnych Bushmenów, a przybyli później już w czasach nowożytnych Zulusi, też no właśnie oddawali cześć bóstwu o imieniu Inkaniamba i składali mu ofiary ze zwierząt właśnie w tym rejonie, chcąc pozyskać jego łaskawość. I przypisywano Inkaniambie możliwość latania również. Tutaj jeszcze będziemy o wyglądzie Inkaniamby mówić później. Natomiast przypisywano mu możliwość wywoływania anomalii pogodowych, no więc trzeba było łaskawość Inkaniamby pozyskać. Jeżeli chodzi o czasy bardziej współczesne, to takie obserwacje Inkaniamby miały miejsce i miały miejsce również właśnie przypadki anomalii pogodowych, na przykład w roku 1998 były burze, gradobicia i grad był nawet wielkości piłki tenisowej. Te grudy gradu były. Także tutaj no, poważna sprawa jest. Inkaniamba może powodować duże szkody.
jeżeli się go rozzłości. Zulusi opisują Inka Niambę jako dużego węża, bardzo dużego, długiego, na kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt metrów. I wąż ten ma głowę konia. Niektóre dane wskazują na to, że właśnie tak jak mówiłam o tej możliwości latania, że może mieć się jeszcze skrzydła i latać, no i wypluwa wodę z pyska. Także trochę przypomina smoki, z tym, że nie zieje ogniem, tylko właśnie wypluwa wodę. No i tutaj to wypluwanie wody, no to może mieć później wpływ na anomalie pogodowe, więc tak to się tłumaczy. Natomiast bardziej współczesne obserwacje pochodzą z roku 1962, no to rok mojego urodzenia. I w rejonie Midmar Dam, tutaj Państwo powinni mieć na mapie, i tam jest też zaznaczony rejon takiego rezerwatu przyrody i strażnik tego rezerwatu. Tutaj jest tylko nazwisko Butelezi podane, natomiast te imienia nie ma podanego. Zaobserwował takiego właśnie stwora, który na brzegu leżał z głową, znaczy jego głowa opierała się na brzegu i to była głowa przypominająca głowę końską. Natomiast reszta, taka wężowata ciała, no to była w wodzie. Następna obserwacja pochodzi z roku 1974 i tutaj jest podane imię i nazwisko Johannes Hlongwane. I tenże Johannes Hlongwane był pilnującym kempingu. Tutaj przypuszczam, że może to chodzić o ten kemping, który jest na szczycie tej górnej części koło wodospadu, to znaczy tam, gdzie się wodospad zaczyna, na górze. Tutaj Państwo widzą zdjęcie, tam nie za bardzo wyraźnie widać, że tam jakieś miejsce do kampowania jest, ale może to chodziło o inny kemping, to nie jest istotne, natomiast istotne jest, że Hlongwane widział dwukrotnie, w 1974 roku i w 1981 widział Inka Niambę. Opisał go jako węża, który miał grube ciało i był grubości większej niż grubość mężczyzny. I wystawał swoją szyją 10 metrów mniej więcej ponad wodę i miał podniesioną głowę, tak, i wzdłuż ciała tam na grzbiecie miał taki grzebień. Tutaj opis, tutaj Państwo na rysunkach te grzebienie widzieli, natomiast tutaj właśnie ten grzebień jest takim elementem charakterystycznym. No, ale nie miał aparatu fotograficznego. W tamtych czasach to nie było taką rzeczą typową, że każdy miał aparat fotograficzny i cykał zdjęcia. To nie tak jak teraz, tylko no, owszem, no, ludzie fotografowali, jak ktoś był fotografem, czy ktoś gdzieś jechał na wycieczkę, no ale normalnie taki kempingowy, że tak powiem, no to takiego aparatu nie nosił ze sobą, więc tutaj zdjęć nie było, no ale później w latach 90. zrobiono taki, trudno powiedzieć to konkurs, ale jedna z gazet prosiła, żeby nadsyłać zdjęcia, no i te zdjęcia nadsyłano i tutaj niektóre, no oczywiście były fałszywe, natomiast takie dające do myślenia, no to zdjęcie, które w tej chwili pokazuję. Natomiast sceptycy oczywiście, no twierdzą, że to jest fałszywe zdjęcie, ale warto się nad tym
zastanowić. No ale tutaj miałam mówić no, o jakichś przestępstwach dokonanych przez Inkaniambę. No i tutaj no, te anomalie pogodowe, no to trudno mówić, żeby to były jakieś przestępstwa. Natomiast faktycznie no, coś takie zbliżone do true crime, no to była sytuacja, kiedy to było tak mniej więcej 35 lat temu. Dziewczynki, dzieci się bawiły wokół, w pobliżu zbiornika wodnego. To było bardziej w górę rzeki. To nie był ten zbiornik Hawick, tylko to był inny zbiornik w górę rzeki, inny wodospad. No i tam, jak te dzieci się bawiły, jedna z dziewczynek została wciągnięta do wody, no i już zginęła na zawsze. No i tutaj przypisuje się to Inkaniambie. No sceptycy mówią, że to był krokodyl, no ale tam nie występują krokodyle, więc no raczej Inkaniamba tutaj byłby podejrzany. Oczywiście sceptyków nie brakuje i należy do nich między innymi taka antropolog kulturowy, czy jakby niektórzy powiedzieli antropolożka kulturowa, Sean Hall. I ona uważa, że tam żadnego potwora nie ma, że stare legendy zuluskie są eksploatowane w kierunku takim, żeby szukać sensacji, natomiast fizycznych żadnych stworów w wodospadach Hawick czy tam w pobliżu nie ma i nie powinno się wykorzystywać naiwności ludzi po to tylko, żeby przyciągać turystów. Pani Hall uważa, że być może niektóre obserwacje, no to były obserwacje węgorzy, takich dużych rozmiarów węgorzy, a nawet mogły to być wydry, ale nie mógł to być olbrzymi wąż Inkaniamba. We wrześniu roku 2016 miałam okazję odwiedzić wodospad Hawick. Wtedy jeszcze nic nie wiedziałam o Inkaniambie i dopiero przeczytałam na temat Inkaniamby tutaj w takiej notce informacyjnej, która była przy punkcie widokowym, no ale przyznam się, że byłam sceptycznie nastawiona. Natomiast jednak w tej chwili, jak przygotowywałam materiał do tego podcastu, no to zobaczyłam, że tutaj na zdjęciach, które zrobiłam, no tu jest jakaś plamka. No tutaj dzisiaj, no to nie ulega wątpliwości, że jest to Inkaniamba. Tutaj Państwo sami mogą zobaczyć, no na pewno Inkaniamba. No tak, dzień jest oczywiście szczególny, no ale teraz to już na poważnie. Dziękuję Państwu za uwagę. I tutaj, no muszę powiedzieć, że ja tutaj dam linki w opisie, więc faktycznie legenda o Inkaniambie istnieje. Natomiast tutaj w podziękowaniu kwiatki, w podziękowaniu za uwagę. I tym razem to jest taka aranżacja właśnie z Pietermaritzburga, z wystawy ogrodniczej. I ja tu chciałam zwrócić uwagę na kwiaty skądinąd bardzo nam dobrze znane, mianowicie gerbery. Gerbery właśnie też pochodzą z Afryki i tutaj w tej aranżacji występuje taki manekin kobiety ubranej w tradycyjny strój Zulusów. Tutaj, czy raczej Zulusek, prawda? Bo to kobiety noszą takie charakterystyczne kapelusze, takie, czy czapki, jak to nazwać. I one są robione, tutaj ja dam link w opisie, jak taką czapkę można zrobić. One się nazywają, te kapelusze się nazywają Isicholo.
Z tym, że nie jest to jakaś bardzo dawna tradycja, bo pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Wcześniej mężatki miały specjalne fryzury, właśnie też w takim kształcie, i tutaj matka swojej córce przed za mąż pójściem córki robiła jej taką właśnie staranną fryzurę, natomiast później no to bardziej wygodne było robienie po prostu takich kapeluszy, one były wiklinowe tradycyjnie, natomiast teraz no to są czasem robione z papieru, z kartonu, z różnych środków takich bardziej współczesnych, no i obecnie są noszone przy uroczystych okazjach, natomiast kiedyś były noszone, ale tylko przez mężatki na co dzień. I mężatki nie nosiły zbyt wiele biżuterii. Tutaj akurat ta kobieta, to znaczy ten manekin jest ubrany w większą ilość biżuterii, no ale dzisiaj, no to na uroczyste okazje również ta biżuteria jest noszona. Natomiast z tego, co zrozumiałam, to raczej panny nosiły więcej biżuterii, a mężatki już biżuterii mniej, natomiast nosiły te charakterystyczne kapelusze. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia następnym razem. No, mam nadzieję, że to będzie już w okolicy świątecznej. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.